Witamy w szóstej części naszego poradnika budowlanego. Poprzednie etapy kursu dotyczyły budowy domu w stanie surowym. Pokazaliśmy w nich, jak wykonać fundamenty, wymurować ściany, jak zrobić strop oraz dach. Zobrazowanie tych robót było możliwe ze względu na otwartą przestrzeń, która ułatwiała nagrywanie materiału wideo. Prace wykończeniowe były prowadzone wewnątrz budynku, co nierzadko utrudniało nam zrealizowanie materiału wideo w taki sposób, aby był on zrozumiały dla wszystkich. Dlatego, aby rozwiązać problem przestrzenny, w tej oraz kolejnych częściach kursu posłużymy się projektem 3D sporządzonym na komputerze. Ułatwi to pokazanie Państwu prac wykończeniowych w taki sposób, aby były one jak najbardziej zrozumiałe. Wizualizacja komputerowa będzie szczególnie pomocna podczas wykonywania ścianek działowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz centralnego ogrzewania. Zacznijmy zatem etap wykończeniówki od pokazania prac, które należy wykonać tuż po lub jeszcze w trakcie układania pokrycia dachowego. Pierwszą i najważniejszą czynnością, którą musimy zrobić, jest zamknięcie naszego budynku, czyli inaczej mówiąc wprawienie okien oraz drzwi. Okna możemy zamówić już na etapie wykonywania więźby, ponieważ czas realizacji naszego zamówienia będzie trwał około kilku tygodni. Niezależnie od tego, czy zamówimy okna z montażem czy bez, będziemy musieli przygotować otwory okienne. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku, kiedy nasz projekt posiada okno wykuszowe, czyli takie, które wychodzi na zewnątrz. Jeśli planujemy takie okno, musimy pamiętać, że ściana, na której jest ono zamontowane, będzie w przyszłości ocieplona styropianem lub wełną mineralną. W naszym przypadku będzie to styropian o grubości 15 cm. Dlatego okno musi być wysunięte na zewnątrz, tak aby ocieplenie nie nachodziło na szybę. Na tym ujęciu widać przykładowy arkusz styropianu, który prawidłowo przylega do okna wykuszowego. Gdyby okno było przymocowane bezpośrednio do lica ściany, ocieplenie nachodziłoby na szybę. Aby zapobiec takiej sytuacji, musimy wykonać odsadzkę, która umożliwi wysunięcie okna na zewnątrz. Podczas robót murarskich zostawiliśmy otwór okienny w takim oto stanie. Jak widać, są to standardowe zakończenia ścian. Żeby wykonać odsadzkę, musimy przygotować sobie odpowiednią ilość bloczków gazobetonowych. Ustalamy, na jaką odległość mają wystawać poza lico ściany i wycinamy w nich rowek umożliwiający przyłożenie do narożnika. Docinkę wykonujemy tarczą do cięcia betonu. W przypadku, gdy średnica tarczy okaże się zbyt mała, aby wykonać cięcie na odpowiednią głębokość, resztę docinamy zwykłą piłą ręczną. Wykonujemy jeszcze ostatnie poprawki i mamy już pierwszy bloczek gotowy do montażu. Oczyszczamy go z pyłu powstałego podczas cięcia i przystępujemy do murowania. Rozpoczynamy od oczyszczenia powierzchni, na której postawimy bloczek, oraz rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej. Następnie nakładamy rozrobiony wcześniej klej do gazobetonu. Klej nakładamy również na bloczek i przyklejamy go do ściany. Teraz musimy sprawdzić, czy leży w pionie.
Robimy to za pomocą długiej łaty, którą przykładamy do bloczka oraz do punktu wyznaczonego na górze otworu okiennego. Kiedy wszystko się zgadza, możemy wypełnić spoinę klejem. Aby nasza odsadzka mocno trzymała się ściany, musimy na każdej warstwie wykonać mocowanie. Możemy je zrobić z blaszek montażowych, które widać na tym ujęciu, lub szpilek. My zastosujemy szpilki, ponieważ łatwiej można je uformować do odpowiedniego kształtu. Szpilki montujemy na kołki rozporowe, dlatego wiercimy w ścianie otwory. Następnie wbijamy kołki, a potem szpilki. Wyginamy je tak, aby nie wychodziły poza krawędź bloczka. Po tej czynności możemy nakładać klej i kontynuować murowanie. Bloczek dobijamy do ściany za pomocą gumowego młotka i tak jak poprzednio pionujemy łatą. Kolejne etapy wykonywania odsadzki polegają na tych samych czynnościach, czyli zasklepieniu spoin klejem oraz przymocowaniu szpilek. A tak wygląda gotowa odsadzka dla okna wykuszowego. Do montażu okna wykuszowego potrzeba kilku osób, dlatego najlepiej zlecić montaż firmie wykonującej okna. Pojedyncze okna możemy zamontować sami i w tym dziale pokażemy, jak to zrobić. Oto surowy otwór okienny, który powstał podczas etapu murowania ścian. W tym otworze będziemy montować prezentowane okno. Po wniesieniu okna do środka budynku demontujemy skrzydła okienne. Z górnego zawiasu wyciągamy stworzeń przytrzymujący skrzydło. Następnie otwieramy okno i ściągamy skrzydło z dolnego zawiasu. To samo robimy po drugiej stronie. Ponieważ okno jest uchylne, dolny zawias to ruchomy stworzeń, na który nakładane jest skrzydło. Teraz do ościeżnicy musimy przymocować uchwyty montażowe. Posiadają one specjalne haczyki umożliwiające przymocowanie do profila ramy.
Montujemy je w trzech miejscach, po obu bokach oraz na górze ościeżnicy. Kiedy zamontujemy już wszystkie uchwyty, musimy przygotować sobie różnej grubości podkładki oraz kliny. Gotowe plastikowe podkładki można kupić w sklepie budowlanym. Zanim ustawimy ościeżnicę na podkładkach, musimy ustalić, na jakiej wysokości będą okna w całym domu. Aby to zrobić, wykorzystamy poziom, który wyznaczyliśmy sobie podczas murowania ścian. Jest to linia namalowana sznurem traserskim, znajdująca się na wysokości 1 metra od gotowej posadzki z okładziną. Dla przypomnienia dodajmy, że gotowa posadzka będzie znajdowała się 13 cm od obecnej wylewki. Zatem teraz nasza linia znajduje się na wysokości 113 cm. Z robót murarskich wiemy, że od linii wyznaczającej poziom odmierzyliśmy wysokość położenia nadproży. Wymiar ten wynosił 138 cm. Wiedząc to, możemy przystąpić do ustalenia poziomu wszystkich okien. Na początku mierzymy ościeżnicę wraz ze stopką, która znajduje się pod nią. U nas wysokość ościeżnicy wynosi 145 cm, natomiast stopki 3 cm. Do ostatecznego wymiaru należy jeszcze doliczyć szczelinę pomiędzy górą okna a nadprożem. Szczelina ta powinna wynosić około 2 cm, tak aby można było umieścić w niej piankę montażową. Łącznie daje nam to wymiar 150 cm. Teraz od tego wymiaru odejmujemy odległość od linii do nadproża, czyli 138 cm. Daje nam to różnicę, która wynosi 12 cm. Następnie przykładamy poziomicę do linii namalowanej na ścianie i przenosimy poziom nad miejsce, gdzie będziemy układać plastikowe podkładki. Podkładki układamy do momentu, w którym uzyskamy nasz wymiar 12 cm. W tym przypadku wystarczyła tylko jedna podkładka. W ramach kontroli możemy jeszcze sprawdzić, czy między podkładką a nadprożem jest nasze 150 cm. Ustawiona podkładka jest teraz naszym reperem roboczym, od którego będziemy brać poziom dla innych podkładek. Kładziemy na niej długą łatę i po drugiej stronie układamy podkładki na tę samą wysokość. Tutaj zastosujemy kliny, ponieważ w tym narożniku jest trochę niżej. Na wypoziomowanych podkładkach stawiamy ościeżnicę. Stawiamy ją tak, aby wystawała poza lico ściany na około 2 lub 3 mm. Teraz jedna osoba musi ustawić ościeżnicę do pionu, a druga przykręcić ją u góry do nadproża. Mocujemy ją za pomocą kołków rozporowych. Pierwszy z nich wbijamy na środku ościeżnicy, tak aby przytrzymał nam całą ramę.
Teraz, przed ostatecznym przymocowaniem do ściany, sprawdzamy jeszcze raz piony i ewentualnie dokonujemy poprawek. Sprawdzamy również, czy ościeżnica leży w poziomie, przykładając poziomicę od dołu. Jeśli wszystko się zgadza, przystępujemy do przymocowania pozostałych blaszek do ościeża. Aby blaszki lepiej dolegały do ściany, najpierw wyginamy je ruchem w dół, a potem odginamy do góry. W ten sposób otrzymujemy odpowiedni kształt blaszki, który pozwala precyzyjniej umieścić kołek rozporowy. Kiedy przykręcimy blaszki na górze, sprawdzamy jeszcze raz pion i mocujemy te, które znajdują się w dolnych narożnikach. Czasem może zdarzyć się tak, że wkręcając śrubę do ściany, pociągnie ona za sobą ościeżnicę, tak jak widać to na tym ujęciu. W takim przypadku musimy ją wykręcić i zmienić miejsce położenia blaszki. Po tej czynności kontrolujemy pion i jeśli jest on zachowany, przykręcamy resztę blaszek. Następnie, przed założeniem skrzydeł okiennych, podkładamy klinę pod środkową stopkę ościeżnicy. Ostatecznie sprawdzamy jeszcze piony i możemy przystąpić do zakładania skrzydeł okiennych. Zanim jednak je założymy, musimy przykręcić klamki. Rozpoczynamy od zerwania taśmy ochronnej w miejscu, gdzie będzie się ona znajdować. Pamiętamy, że okno zostawiliśmy otwarte, więc klamkę wkładamy w poziomie. Możemy również sprawdzić położenie zamka, poruszając klamką w górę i w dół. Następnie wkładamy śruby i przykręcamy klamkę. Teraz przekręcamy zaślepkę i możemy zakładać okno. Rozpoczynamy od dołu, nakładając zawias na ruchomy stworzeń. Następnie wkładamy skrzydło w ościeżnicę i zamykamy górny zawias.
To samo robimy z drugim skrzydłem. Po tej czynności sprawdzamy, czy nasze okno prawidłowo się otwiera. Jeśli wszystko jest dobrze, możemy teraz założyć plastikowe osłonki na zawiasy. Ponieważ dzisiaj jest chłodny grudniowy dzień, w międzyczasie rozgrzewamy sobie piankę do okien, tak aby miała temperaturę pokojową. Możemy to zrobić kładąc ją przy lampie lub włożyć do ciepłej wody. Tuż przed samym piankowaniem musimy jeszcze spryskać powierzchnię ościerza wodą. Spowoduje to lepszą przyczepność pianki. Przed użyciem pianki musimy nią wstrząsnąć przez około 30 sekund. Następnie wkręcamy ją do pistoletu i możemy rozpocząć wypełnianie szczelin. Piankę wstrzykujemy z umiarem, ponieważ z czasem zwiększy ona swoją objętość. Szczeliny, które widzimy teraz, zostaną samoczynnie wypełnione podczas rozszerzania. W miejscach, gdzie brakuje, możemy jeszcze uzupełnić. Na końcu, po stwardnieniu pianki, usuwamy taśmy ochronne. Nie należy zostawiać ich na dłużej niż 3 miesiące, ponieważ potem bardzo trudno je oderwać, zwłaszcza jeśli oddziaływać będzie na nie słońce. Najlepiej zerwać je od razu. Tym sposobem zamontowane mamy pierwsze okno. Podobnie robimy ze wszystkimi kolejnymi. Warto wspomnieć jeszcze o oknach tarasowych, które posiadają drzwi wyjściowe. Podczas montażu tych okien należy uwzględnić poziom gotowej posadzki z okładziną, czyli z płytką bądź panelem podłogowym. Dlatego okno to musimy umieścić na odpowiedniej wysokości. Aby wyjaśnić to jak najprościej, zamieńmy okno wykuszowe na proste okno tarasowe. Ważne jest, aby przed montażem okna tarasowego wiedzieć już, jakiej grubości będziemy mieli posadzkę. Jeśli montażu będzie dokonywać firma, u której zakupiliśmy okna, musimy powiedzieć montażystom, na jakiej wysokości chcemy mieć drzwi tarasowe.
Przykładowo, u nas posadzka będzie miała grubość 13 cm. Na ten wymiar składać się będą styropian o grubości 7 cm, beton grubości 5 cm oraz płytka ceramiczna o grubości 1 cm. Znając już grubość naszej posadzki, montujemy okno na takiej wysokości, aby drzwi tarasowe znalazły się około 1 cm powyżej płytki. W ten sposób zapewnimy prawidłowe otwieranie się drzwi. Gdybyśmy nie znali grubości posadzki i zamontowali okno tarasowe na dowolnej wysokości, mogłoby się potem okazać, że posadzka będzie nachodzić na drzwi i nie będziemy mogli ich otworzyć. Z drugiej strony, gdybyśmy zamontowali okno za wysoko, będzie wyglądać to niezbyt estetycznie, a dodatkowo wysoki próg będzie utrudniał wychodzenie na zewnątrz. Jak więc zrobić, aby drzwi tarasowe były na odpowiedniej wysokości? Tutaj z pomocą przychodzi nam ponownie poziom wyznaczony podczas robót murarskich. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to linia na wysokości 1 metra od gotowej posadzki, namalowana na wszystkich ścianach wewnątrz budynku. Zatem jeśli chcemy, aby drzwi znajdowały się centymetr nad posadzką, musimy od tej linii odmierzyć 99 cm. W tym punkcie ma się znaleźć dolna krawędź drzwi tarasowych oraz wszystkich innych w naszym domu. Pamiętajmy więc, aby podczas murowania ścian prawidłowo wyznaczyć poziomy, ponieważ będziemy z nich korzystać nie tylko w trakcie montażu okien, ale również podczas innych prac wykończeniowych. Zapraszam teraz do kolejnego działu, w którym zajmiemy się wykonaniem ścianek działowych.